Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam i zapraszam na pytania do prezydenta. Witam prezydenta Tczewa po raz pierwszy w tym roku w naszym studium Mirosława Pobockiego. Dzień dobry, w 20 roku. 2020, musimy się przyzwyczaić. Panie prezydencie, to pierwszy program jednak po sesji grudniowej jeszcze 2019 roku. Mamy tu pewne więc zaległości. Rada Miasta głosowała w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok i uchwałę tę przyjęto niejednogłośnie. Klub radnych Tczew od nowa, zdaje się, że wstrzymał się od głosu, czy był przeciwny? Chyba się wstrzymał. Wstrzymali się od głosu trzej radni. No to proszę o wyjaśnienie, znaczy wyjaśniali, że nie ma w budżecie miasta budżetu obywatelskiego. Uwag mieli kilka. Wiele było pozytywnych, kilka było też negatywnych, ale zaważyło to, że w tym budżecie miasta na 2020 rok, że nie ma budżetu obywatelskiego. Przypomnę, że mieliśmy 6 edycji, że miasto w ostatnich edycjach przeznaczało na pomysły obywatelskie mieszkańców Tczewa takie infrastrukturalne po 2 miliony złotych rocznie. Znaczy szkoda, że radni skupieni w tym klubie, skoro mieli wątpliwości, nie podeszli i nie wyjaśnili, nie zadali po prostu pytania, dlaczego nie ma. Tak? Pomijając fakt, że to tłumaczenie zostało przedstawione chociażby w czasie prezentacji publicznej budżetu. To nie jest tak, że ja nie chcę budżetu obywatelskiego, zmieniły się po prostu przepisy. Rząd i potem Sejm zmienił przynajmniej dwie ustawy jeszcze pod koniec ubiegłego roku, które generalnie zmieniły zasady tworzenia budżetów obywatelskich. Zasady będą dotyczyły wszystkich miast, tak? Bo do tej pory było tak, że każde miasto jakby tworzyło ten budżet według swoich regulaminów. I każde miasto miało swój regulamin. Może były w tej różnice. Chwili będzie, jest właściwie już jedna ustawa, która reguluje kwestie związane z przeprowadzaniem. Druga dotyczy finansów publicznych. Tam się bardzo dużo zmienia. Praktycznie się wywraca do góry nogami całą konstrukcję budżetu obywatelskiego. Powiem tylko tak, tak jak do tej pory myśmy głosowali już po wpisaniu tego miliona złotych do budżetu, w tej chwili będzie tak, że najpierw będziemy głosować nad projektami, a potem te projekty będą dopiero wpisane do budżetu. Stąd też ta luka jednego roku. My dopiero musimy przeprowadzić całą tą procedurę zgodnie z nowymi przepisami, a dopiero potem wpisać konkretne pozycje do budżetu miasta. Także jeszcze raz jakby podkreślę, żałuję, że radni po prostu z tego klubu akurat. No, ale jak pamiętam, zaniedbali też swoje obowiązki. Też pamiętam, troszeczkę, że chodziło o kwestię, czy przez to jakby ten budżet obywatelski nie będzie stratny przez tą roczną lukę. Znaczy ja powiem tak, budżet jest budżetem. Budżet obywatelski jest elementem dużego budżetu miasta. W związku z tym pieniądze w budżecie są. Jeżeli tylko będziemy mogli, to będziemy realizować różne zadania. Bo przecież do tej pory też tak było. Mieszkańcy zgłaszali wnioski, była specjalna pula pieniędzy na realizację tzw. wniosków od mieszkańców. Także tutaj nie będzie żadnej straty, a mówię, no niestety musimy ten jeden rok przytrzymać po to, żeby wejść w nowe jakby tryby przygotowania budżetu obywatelskiego. Ale rozumiem, że władze Tczewa jakby nie zwątpiły w ideę budżetu obywatelskiego. Nie. Że, to kompletnie że to nie jest nie tak, że formuła się wyczerpała, bo też takie komentarze. Panie redaktorze, słyszałem. Nie. Jeżeli są takie komentarze, to ludzi, którzy kompletnie nie wiedzą, o czym mówią, to nie jest tak, że problem leży po naszej stronie. To my zostaliśmy, że tak powiem, uszczęśliwieni zmianą przepisów i to jeszcze na takim etapie, że nie można było tego wprowadzić w ubiegłym roku do porządku, czy na przykład uchwalić nowe uchwały dotyczące czy regulaminów, czy dokonać głosowania nad budżetem i wprowadzić tego do budżetu na rok 2020. Niestety z powodu, jeszcze raz podkreślam, z powodu zmian przepisów ogólnokrajowych, rok 2020 będzie rokiem przygotowawczym do budżetu obywatelskiego na rok 2021. To pewnie będzie wiele pytań o te podstawy prawne, które weszły dopiero. Ja myślę, że jeszcze nie raz będziemy mieli okazję tutaj w czasie tej rozmowy przedstawiać te wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone przez Sejm. Panie prezydencie, i tu w tym programie mówiliśmy już od kilku miesięcy o budżecie miasta. Tak mówiliśmy o projekcie budżetu, potem został zatwierdzony, ale tak naprawdę nie było okazji, żeby inwestycji tegorocznych omówić szerzej. I ja myślę, że dzisiejszym programem była.
No, była publiczna prezentacja budżetu. Była, tak, była i zostały tam inwestycje wymienione, ale ja mówię w naszym programie, tak? Prezydent ma na myśli debatę budżetową, na którą przyszło niewiele osób, ale mniejsza z tym. Tutaj postaram się omówić przynajmniej tę część inwestycyjną, bo ona jest dla mieszkańców najważniejsza. W tym programie, w pytaniach do prezydenta. Dobrze. Dzisiaj mielibyśmy zrobić taki pierwszy odcinek, no to myślę, że jednak powtórzmy, z jakich jakby tutaj części składowych te inwestycje, jak zostało to podzielone, a może później w kolejnych programach i przy jakby okazjach różnego rodzaju będziemy mówić o poszczególnych inwestycjach. Znaczy, można to podzielić według dwóch kryteriów. Pierwsze kryterium pokrycie jakby, czy źródła środków na inwestycje. I wtedy możemy to podzielić na inwestycje realizowane ze środków Unii Europejskiej i one stanowią generalnie znaczącą większość, bo na 47 milionów inwestycji, 40 to są właśnie te unijne i pozostałe. Ale można też podzielić według innego kryterium, mianowicie na inwestycje. Ale to nie znaczy, że te 40 milionów to jest wszystko z Unii? Czy te wkłady własne te w tych 40 milionach to tak jest? Czy to jest trochę skomplikowane, wiem? Nie, do tego jeszcze dojdziemy. Dobra. To znaczy, to jest wartość jakby inwestycji, tak? A w tym jest jakby wkład. I wkład własny i ta dopłata najczęściej ponieważ wysoka. Wkład własny jest różnie liczony i tutaj no, trudno byłoby to powiedzieć, że to jest na przykład, nie wiem, 80% dofinansowania. Czasami to jest tylko 60%. To zależy od inwestycji. Zależy od rodzaju inwestycji. Teraz jakby wracam do mojej myśli poprzedniej. Mianowicie możemy to podzielić na zadania związane z rewitalizacją. Tego jest dużo, bo to dotyczy zarówno i biblioteki na Starym Mieście, czy generalnie działań na Starym Mieście, biblioteka, ulice, ale też osiedle Zatorze. I tutaj to będą spore środki. Potem będą ulice, czy inwestycje związane z ulicami. Tutaj oczywiście będzie ulica Gdańska, ale tu też będzie ten parking dwupoziomowy przy dworcu. I będą pozostałe inwestycje, które na przykład będą dotyczyły sieci wodociągowej, czy powiedzmy jakichś innych zadań, ale również na przykład przygotowania inwestycji na kolejne lata. Mam tu na myśli chociażby dokumentacja dla wiaduktu na ulicy Mostowej, bo Łąkowa akurat będzie robiona w tym roku, jeżeli chodzi o wiadukt. Będzie wydatkowanie środków na przygotowanie dokumentacji, o którą pan redaktor bardzo często się pyta, czyli dawne gimnazjum numer 1, a obecnie szkoła podstawowa numer 1. To będzie w tym roku robione, 750 tysięcy. Także tych zadań jest bardzo dużo. Jeszcze raz podkreślę, jest to rekordowa pod względem wielkości wartość inwestycji. Myślę, że jak się spotkamy za rok, to powiemy, że czy to znowu się zmienił na lepsze. Tak, panie prezydencie, i tak jak mówiłem, będziemy omawiać po kolei te inwestycje, na przykład drogowe, ale ja może zapytam jeszcze o kolejność. Czy to będzie tak, że najpierw wystartuje ta inwestycja, która może być w tym roku najbardziej uciążliwa, czyli ulica Gdańska? Tak, ponieważ po pierwsze to jest największa, jeśli chodzi o wartość. Po drugie chcemy w miarę szybko rozstrzygnąć na początku roku po to, aby po pierwsze liczyć na to, że są jeszcze firmy, które mają pusty portfel zamówień i chętnie przystąpią do tego przetargu. A po trzecie właśnie, żeby zminimalizować uciążliwość, no bo ta uciążliwość będzie, no nie ukrywajmy. Czyli to możemy się spodziewać kiedy przetargu ogłoszenia? Bo już mamy nowy rok. Pierwszy kwartał, przetarg jest dosyć skomplikowany, jest już praktycznie, finiszujemy, jeżeli chodzi o dokumentację przetargową, także myślę, że generalnie pierwszy kwartał, nie chcę powiedzieć, że to będzie ten miesiąc, tak? Ale na pewno w pierwszym kwartale będzie to, mam nadzieję, rozstrzygnięte. I w dalszej kolejności jakie inwestycje? No zobaczymy. Na pewno chciałbym ruszyć z rewitalizacją, bo tych zadań jest sporo i są to wartościowo też duże inwestycje. Natomiast trzeba też pamiętać o możliwościach przerobowych Urzędu Miasta. Także ja myślę, że taką trudną inwestycją i taką
widoczną i ciężką, to będzie przebudowa siedziby głównej biblioteki, która się ma rozpocząć w tym roku. Nie wiem, czy akurat uciążliwe, bo tam sporo prac będzie prowadzonych w środku. Natomiast chyba bardziej uciążliwa była ta pierwsza część, czyli tego nowego obiektu, który mam nadzieję, że lada chwila będzie oddany do użytku i zaprosimy wszystkich na już do użytkowania po prostu. Mhm. Na pewno tak. Panie prezydencie, będzie nowy dyrektor Centrum Kultury i Sztuki. Będzie od 1 lutego, ale już wiemy, że konkurs wygrał Tomasz Hildebrandt. Czy poznał pan decyzję komisji konkursowej od strony merytorycznej? Tak, zapoznałem się z decyzją komisji. Powiem, znaczy może zacznijmy od trochę innego końca. Znowuż nastąpiła zmiana przepisów i w tej chwili, jeżeli chodzi o jednostki kultury, jest obligo organizowania konkursów. Także to nie jest tak, że ja pani Grabowskiej nie lubiłem i na złość jej zorganizowałem konkurs. To jest ustawowy wymóg obecnie w jednostkach kultury, aby takie konkursy organizować. I w wyniku tego konkursu zwycięzca ma możliwość uzyskania umowy o pracę na okres, znowuż to jest nowy przepis, od 3 do 7 lat. Mhm. Czyli tutaj niestety te przepisy się zmieniają i my musimy jakby na to reagować. Pani Joanna Grabowska, jeszcze panująca nam pani dyrektor Centrum Kultury i Sztuki, 3 lata pełniła swoją funkcję? 3, chyba tak. Mhm. Komisja konkursowa przesłuchała 5 kandydatów, bo tylu było. W wyniku tych przesłuchań w sposób jednogłośny wskazała właśnie pana Tomasza Hildebrandta. Ja się z nim spotkałem, porozmawiałem, zrobił na mnie naprawdę dobre wrażenie. Człowiek, który jest szczewianinem przede wszystkim, to od tego trzeba zacząć. Aczkolwiek w tej chwili karierę zawodową realizuje w Gdańsku. U nas jest znany bardziej jako pisarz, prawda? Jako pisarz, tak. Co prawda, przyznaję się, nie czytałem jego książek, ale sporo tego napisał. I też ma spore osiągnięcia zawodowe, brał udział w wielu przedsięwzięciach kulturalnych. Myślę, że jego życiorys... Od strony organizacyjnej oczywiście. Od strony organizacyjnej, tak. I od lat pracuje w instytucjach kultury trójmiańskich. Tak, zresztą jego życiorys jest na stronie internetowej miasta, także zainteresowanych zachęcam. Myślę, że uda się nawiązać z nim współpracę. Jest w tej chwili taki problem, że on musi jakby u siebie nam porozmawiać, od kiedy mógłby podjąć pracę, bo postępowanie konkursowe troszeczkę się przedłużyło i wstępne te uzgodnienia, które były w zeszłym roku, już są nieaktualne. No ale to jest jakby problem po naszej stronie. A takie merytoryczne jeszcze, no nie wiem, no musiał mieć pomysł na prowadzenie tej naszej placówki i on musiał się różnić czymś od pomysłu Joanny Grabowskiej. Panie redaktorze, powiem tak, tych pomysłów jest naprawdę sporo, bo jak z nim rozmawiałem, to praktycznie przedstawiał te pomysły przez 20 minut, więc ma pomysł, ale chyba najlepiej byłoby, gdyby on to sam przedstawił. Także myślę, że kolejnym rozmówcą powinien być przyszły dyrektor elekt Tomasz Hildebrandt. Tutaj tego programu? My go zaprosimy no, może być w innym. Panie prezydencie, mamy zaległe... Znaczy, od razu powiem, że nie oznacza to, że pani Grabowska traci pracę. Spytałem się, bo przecież spośród grona pracowników nie tylko ona startowała w tym konkursie. Nowy dyrektor widzi możliwość współpracy ze wszystkimi, więc tutaj nie przekreśla jakby możliwości pani Grabowskiej dalszego funkcjonowania w jednostce. To ważne wyjaśnienie. Zaległe pytanie od widza mamy jeszcze, które dawno temu było zadane, ale były inne pytania, a wiem, że jakby to nie jest w gestii Urzędu Miasta, ale ma pan tutaj specjalnego merytorycznego pracownika, który jest w tym temacie bardzo mocno zgłębiony w ten temat. Dlaczego Metropolia zerwała umowę z operatorem systemu MEWO i kiedy MEWO może wrócić na ulicę naszego miasta? No to rzeczywiście. No to jest zagadnienie szerokie, ja bym stare prosił. Pytanie. Krótko może. Powiem tak. Zerwała współpracę, ponieważ wszelkie znaki na niebie i na ziemi pokazywały, że operator ogłosił upadłość.
I wówczas wynikało to z tego, że po pierwsze były nałożone na operatora bardzo olbrzymie kary finansowe za niedotrzymywanie terminów. Te kary sięgały kwot milionowych już. Poza tym nie było gwarancji, że pozostała część rowerów, w tej chwili w systemie było w granicach 1000, chyba 200 rowerów około, na prawie 4000, które miało być docelowo. I nie było jakby widoków na to, że te kolejne rowery będą się pojawiały sukcesywnie, a też dbałość o to, żeby nie zostać na lodzie. Operator by ogłosił upadłość, my zostajemy z rowerami i co dalej, tak? W związku z tym po wielu analizach prawnych Zarząd Obszaru Metropolitalnego zdecydował się jakby zrobić taki krok wyprzedzający i sam wypowiedział tą umowę. W tej chwili jesteśmy na etapie rozmów z potencjalnymi operatorami, którzy deklarują wolę przejęcia systemu, który jest naszym systemem, i tych rowerów, które do tej pory były, one nie zniknęły, one są, one powrócą. Mm-hmm. Ten dialog techniczny, bo tak to się nazywa, jest prowadzony w tej chwili z 12 firmami. Tego nie można określić mianem przetargu. Dialog techniczny. Takie pojawiają się sformułowania. Tak, tak. To jest jakby taki element przedprzetargowy. Po prostu się rozmawia na temat pewnych warunków, które są możliwe do dotrzymania. Będą konsultacje społeczne. Jeżeli... Tak, ale do mieszkańców najważniejszy jest czas, kiedy tym rowerem Panie można redaktorze, dalej jeść. W styczniu na pewno się nie pojawią. Zresztą mamy... pewnie niedługo spadnie śnieg. Raczej nie, to jest kwestia... Nie, myślę, że na wiosnę powinno być, natomiast na ten moment nikt nie jest w stanie powiedzieć dokładnie, czy to będzie, nie wiem, 1 kwiecień, czy 1 maja. Panie prezydencie, na co zapraszamy? Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 12 w Ekonomiku, a od 13, no cóż, ferie. Aha, no tak. Też jest na co zapraszać. Tutaj jednostki nasze miejskie oczywiście przygotowały ofertę, więc zapraszam na strony internetowe, żeby się zapoznać. Wszystkie trzy jednostki praktycznie mają bogatą ofertę feryjną. Jednostki kultury i jednostka sportowa. Panie prezydencie, dziękuję za odpowiedzi na pytania. Państwu bardzo serdecznie dziękuję za to, że nas oglądaliście. Przypominam, czekam na propozycje pytań, zagadnień, jakie przekażę prezydentowi. Do zobaczenia.